były i gestykulacje, i wyliczanki, a także bardzo emocjonalne wypowiedzi. Mówcie, że Glas jest inicjatorem, starosta Glas jest inicjatorem, żeby było jasne dla wszystkich i czytelne, że idziemy w stronę współpracy, partycypacji społecznej i już będziecie mieli jasne i czytelne, okej? Sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim budziła emocje na długo, zanim się rozpoczęła. Wszystko za sprawą projektu uchwały negującego zmianę nazwy powiatu krośnieńskiego na krośnieńsko-gubiński. Emocje sięgnęły zenitu, gdy do sali Tysiąclecia w Krośnie Odrzańskim weszli przedstawiciele powiatu i Gubina ze starostą Mirosławem Glazem i burmistrzem Bartłomiejem Bartczakiem na czele. Dzisiaj mówi się to Glas. Glas jest starostą Mieczosna-Odrzańskiego, Glas jest starostą powiatu krośnieńskiego i słucha wszystkich radnych. Podczas sesji krośnieńscy radni przyjęli uchwałę, która jest sprzeciwem wobec zmiany nazwy powiatu. Był to swoisty apel do zarządu i radnych powiatowych o to, by nie podejmowali próby jakichkolwiek zmian. Szczególnie istotny dla wielu krośnieńskich radnych był wynik konsultacji społecznych, podczas których zdecydowana większość głosujących opowiedziała się przeciwko zmianie nazwy. Czy ten wynik będzie respektowany? Można mieć wątpliwości, chociaż ich uszanowania domagał się radny Bartosz Zaborowicz, mówiąc o wynikach. 3599 osób było przeciwko, a mniej niż połowa za zmianą. To jest chyba najważniejszy argument, który powinniśmy dzisiaj dyskutować. Naprawdę to się wszystko wzięło stąd, że znamy wyniki konsultacji. Okazuje się jednak, że wynik 3599 do 1647 może nie mieć znaczenia, a statystyka umożliwia prawie dowolne żonglowanie nią. Gmina Gubin plus Dąbie to jest blisko 60% populacji powiatu, tak? Czyli można powiedzieć, że większość populacji powiatu krośnieńskiego chce zmiany nazwy powiatu na krośnieńsko-gubińskie. Zgodzi się pan ze mną? Nie. Ten wątek pojawił się także w kontekście mediów społecznościowych i zamieszczanych w sieci internetowej treści. Wiceprzewodniczący Rady Krystian Forster zadał burmistrzowi Bartczakowi pytanie. Na Facebooku zadałem panu pytanie. Pozwolę sobie tutaj odczytać. Rozumiem, że należy mieć głęboko w nosie to, że zdecydowana większość mieszkańców powiatu nie chce tej zmiany. Pan burmistrz Bartczak odpowiada mi tak. Krystian Forster tak. Podczas sesji starosta Glas zapewniał, że zarząd powiatu zajmuje się ważnymi zadaniami. Budową dróg, planem rozwoju szkolnictwa, a w sprawie szpitala także wszystko idzie w dobrą stronę, mówił. Burmistrz Gubina obiecywał, że nigdy żadnych instytucji przenosić do Gubina nie chce. Chcielibyśmy przede wszystkim państwa uspokoić, że przenosić do Gubina nie zamierzamy nic. Nawet jeżeli komuś zostały wciśnięte pewne słowa gdzieś w mediach, to nie była taka inicjatywa, tutaj chodzi mi konkretnie o pana radnego Iwanickiego. On mówi, jeżeli będzie klimat w przyszłości, jakieś nowe instytucje typu na przykład Dom Dziecka i to by bardziej pasowało na przykład w Gubinie, to zresztą przenosić instytucje dzisiaj można nawet bez zmiany nazwy powiatu. No zależy tylko na tym, żeby się w tej nazwie znaleźć, jako drugi człon chcemy się odróżniać od powiatu krośnieńskiego na Podkarpaciu. Starosta gwarantował to samo. Forma wypowiedzi wskazywała, że sprawa dalszego procedowania zmiany nazwy wydaje się już przesądzona. Padła też zapowiedź przygotowania odpowiedniej uchwały. Za to, co mamy u siebie, napisane będzie w projekcie uchwały, którą przedstawię, że żadne urzędy nasze powiatowe nie będą przenoszone, a koszty, które się pojawią, te koszty są wyliczone rzędu tam 25-50 tysięcy, bierze na siebie burmistrz Bartczak. Wątek dotyczący tego, kto rozpoczął całą procedurę, dzisiaj wywołującą tyle kłótni, pojawiał się podczas sesji kilkukrotnie. Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak cytował m.in. słowa starosty sprzed kilku miesięcy. Ani burmistrz Krosna, ani Gubina nie jest inicjatorem. Ja jestem za zmianą. No, rozumiem, no. Powiem szczerze panu, że jakoś nie bardzo widziałem pana podczas konsultacji w Krośnie Odrzańskim. Być może... A co pan chce mnie rozbijać? Nie, plotki były, że podnosiła pan w swoim gabinecie. Żelane. Burmistrz Krosna Odrzańskiego ubolewał, że nie znaleziono sposobu na porozumienie, a awantura trwa w najlepsze. W wydawnictwie, jakie wydał Gubin jako podsumowanie roku 2015, gdzie w pierwszym zdaniu, gdzie właściwie nie mówimy o merytoryce, tylko mówimy, zasługujemy na zmianę nazwy powiatu, przeczytamy. Dodać trzeba, że to na wniosek starosty krośnieńskiego nasza Rada Miejska wyszła z inicjatywą zaktualizowania nazwy powiatu.
To w takim układzie jeszcze zapytam, czy pan starosta z tą inicjatywą wyszedł do radnych Bobrowic, Bytnicy, Maszewa, Dąbia, by się zastanowić nad zmianą nazwy powiatu, być może na Nysko-Odrzański. Gubin zawsze był świetnie traktowany, nam się świetnie współpracowało, projekt gospodarczy realizowaliśmy. Krośnieńskich radnych nie przekonały słowa ani Mirosława Glaza, ani burmistrza Bartczaka. Jednogłośnie przyjęli uchwałę sprzeciwiającą się zmianie nazwy powiatu. Jak zachowają się radni powiatowi? Czy będzie projekt uchwały za zmianą? Pytań jest wiele. Na antenie krośnieńskich wydarzeń będziemy na nie odpowiadać.